Elo, elo, co zjecie? Dzisiaj kamerka będzie mi towarzyszyć przy moich zwyczajowych zakupach. Kraków okropnie gorący, piękny, pełen zabytków. Nic tutaj się nie zmienia. Idziemy sobie, to znaczy ja sobie idę, ja i kamerka. Idziemy sobie ulicą Witla. Po drodze mijam sławetne Momo. Jedyna organiczna knajpa, tak twierdzą. Chociaż nie chcą przedstawić żadnych dowodów na to. I zbliżam się właśnie do pasażu. Wchodzę do niego. Po drodze mijam sklep z gadżetami rowerowymi. O, jaki ładny pasaż. I tutaj, drodzy Państwo, mieści się oaza. Oaza dóbr wszelakich. Cześć. Jak to, co ja robię? Nie wolno, ale ja tutaj robię zakupy, dlatego mi też nie wolno. To jest Ruda, tutaj Rudej koleżanka. Jest, o, Lida jeszcze tutaj się pojawia. Słuchajcie, dziewczyny, gdzie jest zielone dla mnie? I żółte. O, popatrzcie. Tutaj przedstawiam. To trudno. Ostatnio były dosyć takie szare i nie chciały się zrobić na nich kropeczki brązowe. Tak. To jest reklamacja, aczkolwiek zostały pożarte. No to cóż, no to przygotowujcie mi te. O, ile tutaj dóbr. Wspaniałe, wszystko organiczne. Tutaj są, czyli oprócz tego, że tutaj można zjeść, kupić zajebiste rzeczy, to jeszcze można się naoglądać tutaj ciał pięknych. O, proszę, tutaj widzę piękne. Te maliny, tutaj Lidzia coś konsumuje, na pewno organicznego i świetnego. I surowego, no, row w końcu row rządzi. No dobrze, cieszę się, że taka obfitość tutaj plonów letnich. A to są jakieś też czarne porzeczki, tylko to jest inna. A to jest aronia. Patrzę, co tutaj. Mogę sobie ją zabrać? Tak, bo my nie mamy pomysłu, co z nią zrobić. Ale ona, czy ta aronia przypadkiem nie jest zgufrowana? Jaka? Zgufrowana. Co to znaczy? Zgufrowana to znaczy bibulasta. No taka jak bibułka. No ona jest podsuszona po prostu, o to mi chodziło. Jest podsuszona? Naturalnie podsuszyła od piątku. Naturalnie się podsuszyła. No wezmę, no ale nie wiem, czy co ja. A jak mi będę się nadawała tylko do wyrzucenia, to się obrazicie? Nie. No dobrze. Proszę bardzo. Tutaj dla mnie przygotowywane są wspaniałości. Szpinak jest, widzę, że go nie ma dzisiaj, właśnie co? Nie przyjechał dzisiaj. Nie przyjechał szpinak. A słuchaj, no to jeżeli nie ma szpinaku, to proszę dodatkowo tę główkę jeszcze. Aha, a zamiast tej szczępiasty, nie, no ją też wezmę, bo ta brązowa była pyszna. Mogę zamienić? To bardzo proszę, bo na ostatnio była kapitalna, nie się wzbraniałam, ale jednak, no to już obojętne, może wezmę jakiegoś dużego pora jeszcze. Takiego wielkoluda wezmę. Ale wolę taką skrzynkę. Tak? No pewnie, bo jest śliczna. O, kto by nie wolał takiej fajnej skrzynki. No. A te dobre są te pomidorki, te długie? Nie chcę mi się teraz próbować, ale wierzę wam na słowo. Szczypiorek mi dołożyłyście? Tak, jeden. To ja jeszcze wezmę jeden szczypiorek. A cebulka jest. Jest. Ale jeszcze wezmę jeden szczypiorek. I teraz w takim razie
No co by tu jeszcze? A te gruszki, jak mówiście, dobre są? Te gruszki takie twarde jakieś? A ile mi takich malin dałaś? Mam jedną paczkę, tam jest mówi, że chcesz po drugą, też może być dla ciebie. Dobrze, a how many? 8 lata. No proszę, proszę dwie. Dwie. Jeszcze tutaj się przystawiam do... Te pomidory w jakiej macie cenie? Te małe, pyszne? No ja proszę kilogram w takim razie. Naładujesz mi? Naładuję. No to dobrze. Proszę bardzo, tutaj ile jeszcze wspaniałych rzeczy. Aha, herbata, którą kupiłam ostatnio z pokrzywy. No. Nazywam ją herbatą bardzo, prawda, z dużym naddatkiem dobrego humoru. I oważ herbata, komuś, ta firma pomieszała ją z lupczykiem. Podejrzewam, że to jest lupczyk, bo czym, dlaczego ona wali magą? To jest magia, jakbyś magii piła. Tak. Żeby tylko nie było. Tak, Ruda. W związku z czym bardzo proszę, no będziecie w telewizji, w telewizorze, na kanale Pepsi Elliot. Słuchaj, więc... przypadkowo nakręcona, więc nie potrzeba. Ja tylko przychodzisz, przecież i ten. Ruda, dajcie te dwie herbaty, bo i tak muszę mieć jakieś. Aha, i teraz się teraz wyda się przed moimi tutaj kolegami, koleżankami, moimi czytelnikami się wyda, że się teraz zapytam o coś. Serek tofu jest? No to bardzo proszę, dwa serki tofu. Aha, i ryż taki, co ostatnio był taki włoski, kapitalny był. Ten? No coś, świetny był. Okazał się być świetnym ryżem. Dobrze, tak. Aha, jeszcze wezmę kukurydzę i ten groszek malutki też był genialny. I to jest, o, te dwie rzeczy są genialne. Od razu mówię, aczkolwiek nie są raw. Ale też nie trzeba z nimi nic zrobić i są organiczne. Staram się teraz jak najbardziej coś fotogenicznego tutaj. To nie na. Nie, no tutaj dziewczyna jest bardzo fotogeniczna. Może nam coś powiesz? Powiesz nam coś? No zaśpiewaj coś. Nie, nie dziś. Nie dziś. Dobrze, ja. Najlepiej, żebym ja nie śpiewała, ale każdy inny może jak najbardziej śpiewać. No nic, czyli mamy, jesteśmy spakowane, tak? Dobrze, to teraz chcę zapłacić. I transakcja będzie wiązana. Trochę kartą, trochę gotówką. Ile? 132,94. Więc tak. Stówę dam gotówką, a resztę karta. G, możesz zapłacić? Bardzo się dziwię, że dzisiaj koleżanka Lida nic nie mówi, bo normalnie bardzo dużo zawsze mówi. Może nam tutaj, korzystając z tego, że tutaj będzie duża, wielka publika, nie. Może chcesz powiedzieć, jak piękny prastary Kraków jest, a w tym Krakowie prastarym, na ulicy jakiej jesteśmy dokładnie? Ditla 45 i tutaj właśnie się zaopatrujemy w organiczną żywność, w pięknym towarzystwie cudownym, jest po prostu niezwykle emocjonalnie, wszyscy się tutaj potwornie kochamy, nie uprawiamy seksu, ale wszystko inne jest dozwolone, bo tutaj o, ona jest zakochana, ta jest zakochana, w każdym razie wszyscy są potwornie zakochani, nie chcę tutaj... Jest tu jeszcze jedna osoba, która dzisiaj mnie nie kocha, ale w każdym razie, no cóż jeszcze, będę finalizować tutaj. Wrócimy potem po towar, dobra? Za chwileczkę,
przechowajcie go w zimnym, takim fajnym miejscu. No to żegnamy się, papa. Pa. Mówicie do mnie? Pa, Pepsi. Pa, Pepsi. Pa, pa. No i teraz sobie jeszcze tutaj wychodzę. No i co? Kończę relację na dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że tutaj zachłysnęliście się tą obfitością niesamowitą produktami rolnictwa ekologicznego. Życzę wszystkim wspaniałego dnia. Pa Państwu.